Witajcie w Parku Maszyn w odcinku podsumowującym drugi mecz piątkowy. Można powiedzieć taki wynikowy déjà vu. Darku, czy spodziewałeś się, że właśnie piątkowe mecze będą tak wyrównane, jeśli chodzi o te wyniki właśnie? Na pewno jeśli chodzi o Zieloną Górę i Grudziądz, to tak, natomiast jeśli chodzi o mecz we Wrocławiu, to może nie typowałem aż jakiegoś pogromu strasznego ze strony wrocławian, bo o ile dobrze pamiętam, to co ja powiedziałem, 55-35, tak? Już sam to nie ja pamiętam. Powiedziałem. To ty powiedziałeś, ja nawet nie pamiętam. Nie, dobrze, bo ja mówiłem 57-33. No właśnie. Także mocno przestrzelone. Tak, no tak mi się wydawało. Jakby liczyłem na to, że jeżeli naprawdę powinien się Torunianom noga, to będzie to jednostronne widowisko do jednej bramki. Całe szczęście, że kilka jednak strzelb się w tym zespole obudziło. No ale niestety był to ten gorszy niestety pod względem emocji mecz tego w ten piątek, ponieważ no, Tor Wrocławski, nie dość, że tam z czwartego pola nikt prawie, poza jednym Artiomem Łagutą w swoim pierwszym starcie, nawet potem w kolejnym z tego pola Łaguta nie wystrzelił nikt, tam zresztą nie potrafił stamtąd wyjechać, to dwa z tego toru wiało strasznie nudą. Jedyne akcje to były tak naprawdę w komentarzu telewizyjnym między komentatorami, ale chyba nie do końca jechali w tym samym zespole i chciałem tylko to podkreślić i resztę pominę milczeniem. Ja tylko powiem, że nie ta sama drużyna, ale i te same prędkości mieli panowie. Tak, te same prędkości, dwa równe skoki, tylko po 50 metrów na mamucie. No właśnie, ale Patryku, jak ty widzisz ten mecz? Nudny? Czy mało cię tutaj cokolwiek w ryzach? Czy nie? Tak naprawdę straszne nudy. A jeszcze te komentarze trochę irytowały w tym oglądaniu i śledzeniu, wypatrywaniu jakichś perełeczek a propos jakiejś akcji czy czegokolwiek na tym ładnym, prostym, równym i w ogóle w samych superlatywach, jeśli chodzi o taki właśnie spojrzenie pewnie z lotu ptaka, tak. Tor, ale to co się działo, to tak naprawdę co sobie wynotowałem, chyba w 13 biegu była pierwsze wyprzedzanie prawdziwe po szerokiej, także no straszna to była nuda. Takie same dwa wyniki, ale zupełnie inne obrazy tych meczów. Szkoda, ale też można pewnie coś powiedzieć o tych potencjałach drużyn, bo wiadomo, że chłopaki z Torunia też pokazali, że jednak nie będą tymi chłopcami do bicia, nawet dla tych pretendentów do najwyższych laurów w tym sezonie. Lambert z 5 skoczył na 11 punktów, więc Holderowie powtórzyli mniej więcej to, co było w pierwszym meczu, a tutaj był oczywiście wyjazd, więc myślę, że powoli będą się rozgrzewać, chociaż no Miedziński chyba tutaj jest takim największym, chociaż tak naprawdę jakby taki mecz przydarzył mu się w pierwszej kolejce, to by myśleli wszyscy, że no tak to pewnie mogło być, tak, ale po tym, co pokazał u siebie, to jednak tutaj już też się spodziewano, że jeśli dalej ma pokazywać, że jest lepszym na to miejsce drugiego Polaka nad Tobiasza Musielaka, to jednak ten jeden punkt z bonusem to chyba troszeczkę za mało. No tylko, że z drugiej strony nie to, że się z tobą nie zgodzę, ale pamiętajmy, że tutaj przyjechali Torunianie do głównego, można powiedzieć, pretendenta, jeśli chodzi o drużynowe Mistrzostwo Polski. Przez wielu stawiany zespół jest, coraz śmielej jest stawiany nad Leszczynian jednak, którzy aż tak nie zaskoczyli w tym pierwszym swoim starciu z Gorzowem, który też jest również kolejnym pretendentem. No i problem jest taki też, że Miedziński jechał i miał jeździć z Przedpełskim w parze, więc Paweł jest naprawdę w dobrej formie. Poza tym zawsze jest jakaś mocna para z Wrocławia. Ktoś musi być tym czwartym. To nie usprawiedliwia oczywiście formy Adriana Miedzińskiego, ale wydaje mi się, że jednak ten mecz jest ciutkę mniej miarodajnym, jeśli chodzi o jego postawę od inauguracyjnego spotkania w Toruniu. Tam to też jest nie do końca miarodajne, bo było u siebie, więc musi teraz Paweł Adrian pojechać gdzieś na inny tor, niedomowy. I tam wtedy już będziemy wiedzieli, nie wiem czy dostanie szansę, czy ten Tobiasz jednak zostanie. Ale masz rację, tutaj jeśli chodzi o te losy spotkania, one rozstrzygnęły się, można powiedzieć, tak
lekko już po pierwszej serii już wiadomo było, że Wrocław prawdopodobnie nie odda tego meczu, natomiast potem jednak jeszcze po tej drugiej, gdzie zdobyli 4 punkty więcej i powiększyli przewagę do 10 punktów, to tam jednak już nie było więcej niż 14, przepraszam, jeśli chodzi o przewagę wrocławian. Toruń się trzymał. Kilka błędów tam zaważyło na tym, że mogło być o wiele lepiej. Tutaj mam na myśli Jacka Holdera, który summa summarum odkupił swoimi dwoma ostatnimi startami, moim zdaniem, te błędy fatalne, jeśli chodzi o opanowanie motocykla. Niekoniecznie z jego winy, bo być może wjechał tam w rynienkę, tak, i każdy zawodnik, który by tam się znalazł, mógłby tego nie opanować, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył ten Toruń, mimo wszystko, zwłaszcza te osoby, ci zawodnicy, od których będzie bardzo dużo zależało tutaj. Przede wszystkim to, o czym ty mówisz, że więcej niż 6 miejsce jest w ich zasięgu tak naprawdę, to tutaj jest ten kamyczek uwagi, czy języczek uwagi. No i przede wszystkim, jak pamiętam, rozmawialiśmy o zespole z Wrocławia, mówiliśmy o tym, jakie mają szanse. Na przykład, jakich mają asów do tych biegów nominowanych i co? I przyjeżdża średnio słaby albo średnio wypieczony Toruń i wygrywa dwa biegi, w sensie sumarycznie nominowane, tak. Bo jest 4-2 w 14. Może zaczynamy trochę od końca, ale no, tak warto od tego zacząć, bo jednak wynik... Można powiedzieć, że tam się mecz zaczął tak naprawdę. Tak, wynik jest jakby w plecy, ale dwa ostatnie biegi, czyli te, gdzie jeżdżą najlepsi, to mówię 4-2 w 14, 3-3 z dość spokojnym zwycięstwem Jacka Holdera, który tam troszeczkę się męczył, ale jednak wyszedł na tą prostą, także no właśnie. Czy to ten Tor, czy to ten Toruń? Wydaje mi się, że na pewno tutaj ten Tor ma za chwilę sporo... będzie przepraszał pan Śledź za Tor, chociaż no, wygrali, więc przesadzam teraz trochę ironicznie. Oczywiście. Mówię, ale... Wydaje mi się, że dla dobra widowiska po prostu trzeba ten Tor nie że zburzyć, ale on jest słaby, naprawdę słaby do walki. Na Grand Prix jeszcze potrafią go zrobić, ale tutaj jeśli chodzi o mecze ligowe, ten stół zabija to widowisko. Można teraz gdybać, gdyby się ta szeroka otworzyła, bo tak naprawdę tylko środek toru się odsypał w tym meczu, a potem i też nie było strasznie wielkiego znaczenia, chociaż potrafili się zawodnicy tam rozpędzać. Natomiast mimo wszystko jednak możemy gdybać, gdyby ta szeroka chodziła, to co? Łaguta po przegranym starcie z czwartego pola prawdopodobnie tą swoją rakietą, która była niesamowitą rakietą, by wyprzedził po zewnętrznej kogokolwiek by tam nie miał przed sobą. No to samo z Wolfindenem, to samo z wpadką Macieja Janowskiego. Pytanie, czy Biuli by tak dobrze jechał, bo teraz z drugiej strony ci, którzy mieli rakiety, to pewnie by te punkty sobie odrabiali, ale taki Biuli miał tę szybką maszynę, to widać, natomiast mimo wszystko, kiedy dobrze startował, był nie do doścignięcia. Pytanie, czy byłby taki cwany, gdyby nagle miał za sobą jakiegoś naprawdę dobrego zawodnika, który by tam na niego czyhał, czy wtedy nie wszedłby stres. No takie gdybanie po fakcie, można powiedzieć. No tak, ale z drugiej strony jednak Maciej Janowski w tych wywiadach po meczowych był zadowolony bardzo i z dyspozycji drużyny, i ze swojej. Trochę się dziwiłem, że właśnie ani on, ani Przedpełski nic nie powiedzieli o tym torze, że tej walki nie było dużo, chociaż no, tam komentatorzy może coś, dwa zdania powiedzieli, ale jednak jakby oczekiwałem tego od zawodników, że tutaj coś powiedzą, tak, ale oni, nie wiem, takie ciepłe kruchy może dzisiaj były trochę, więc nie chcieli narzekać, ale faktycznie, no, oprócz Janowskiego, który był tutaj wyjątkiem potwierdzającym regułę, bo jak on robił akcję, to faktycznie, jeżeli przegrał start, chociaż właśnie, jak już przegrał tak mocno z czwartego toru, tak jak mówisz, to już przegrał i przyjechał trzeci. Tak samo i Łagucie, który znakomicie zaczął, też potem przytrafiło się pierwsze zero w swoim nowym klubie na torze domowym, więc też właśnie słabo. Ale Biuli to wszystko nadrobił, więc też tutaj fajnie wszystko wyglądało, jeśli chodzi o juniorów. Bieg juniorski niestety, chociaż też trzeba podkreślić, że to nie będzie tak, że w każdym biegu i w każdym meczu Lewandowski będzie teraz strzelał punktów jak bramek jego starszy wujek. Tylko będą takie mecze jak dzisiejszy właśnie, że
że jednak mu nie pójdzie i wstawią mu się zera i będzie zastąpione. Zastąpione nawet przez słabego też dość w tym meczu Żupińskiego, który miał 0-0-1, czyli o jeden punkt więcej zdobył i był zastąpiony, zastępował jednak Krzysztofa. Mhm. Ale przez to, że to młodzi chłopacy, to myślę, że to też wszystko dalej trzeba ich obserwować, dać im po prostu jeździć kółka za kółkiem i to wszystko myślę, że zacznie w końcu w miarę regularnie punktować, bo też było wiadomo, że nie będzie tak pięknie jak w tym pierwszym meczu z każdym zespołem w tym sezonie. No to prawda. Tutaj jednak mimo wszystko Betard Sparta Wrocław przeważał w dwóch elementach, co nie jest nihilnowi, ale przede wszystkim liderzy to byli liderzy i oni do pewnego momentu byli nie do przejścia, niesamowicie szybcy. Każdemu taka mała wpadka jakaś, no oprócz Taja Uffindena, Tajowi się raczej nie przydarzyła, bo 12 punktów plus bonus w 5 startach to nie jest słaby mecz, to jest bardzo dobry jak na lidera. Natomiast i widać u niego było też prędkość, natomiast raz, że liderzy robili tu swoje, a dwa juniorka jednak zrobiła, no 7 plus 1, tak, łącznie 4 punkty Michał Cużytek, 3 plus 1 Przemek Liszka. Natomiast tutaj juniorzy jednak toruńscy nie istnieli kompletnie, można powiedzieć, przeszli koło meczu. I oczywiście do Krzyśka Lewandowskiego nie można się przyczepić, bo to robi się hype z tego zawodnika wielki, natomiast on jeszcze się uczy, dajmy mu spokojnie, nie wywieramy presji. Fajnie, że ktoś się taki pojawił, kto sprawił, że po prostu torunianie znowu zapłali jeszcze większą miłością do tego klubu, bo ja pamiętam, jak w Zielonej Górze się pojawiał Rafał Kurmański, Patryk Dudek, Grzesiu Zęgota też, ale on jakoś inaczej trochę wchodził do tego zespołu. To nagle było, że mamy wychowanka w końcu i to jeszcze takiego, z którego można być dumnym. No i drugą rzeczą, która jednak przeważyła, przechyliła szalę na stronę Wrocławia, było to, że niestety, ale liderzy toruńscy to nie byli liderzy z prawdziwego zdarzenia. Co prawda kąsali, ale równie dobrze popełniali błędy. Tak jak w przypadku Jacka Holdera, Robert Lambert się rozpędzał, ale też kilka mu się takich średnich startów przydarzyło. A Chris Holder, cóż, na początku wydawało mi się, że chyba rzeczywiście tak jedzie na tym motocyklu od Ryszarda Kowalskiego, który odkupił od bodajże Macieja Janowskiego, tak? Dobrze mówię? Tak. I wydawało mi się, że to jest ten Chris Holder z playoffów zeszłorocznych. Ale potem chyba gdzieś tak, chyba na co innego się przesiadł. No właśnie, z tej takiej mocnej trójki, tak naprawdę niezagrożonej w tym pierwszym biegu, nawet się zastanawiałem, czy to jedzie Jack, czy to jedzie Chris, o co chodzi. To potem już było 1-2, 1-1, więc mocno średnio, ale no tak jak mówię, cały czas pamiętajmy, z jaką drużyną jechali, więc tutaj też trzeba mierzyć siły na zamiary i te punkty jednak i te oczekiwania trochę obniżyć, bo nikt nie mówił, że tutaj będzie Toruń walczył o medale, chociaż zapytany przed Pełski, z jakim nastawieniem przyjechali tutaj właśnie na mecz, to mówił, że chcieli zrobić dobry wynik, więc czy tutaj no jest i to im się nadzieja udało, na wygraną? Pewnie nie, ale na pewno się udało i pokazali, że naprawdę trzeba uważać i to każda drużyna będzie musiała się spinać właśnie na mecz z Toruniem, który będzie się, z racji tego, że jest najmłodszy, z tego co kojarzę, tak dobrze pamiętam? Tak. To będzie na pewno każdy bieg, każdy mecz, każdy tydzień czy miesiąc, to będzie większy rozwój i ta siła może tylko rosnąć tak naprawdę w tym zespole. No dokładnie, no trzeba po prostu trafić na zespół, który tę drugą linię będzie miał porównywalną, żeby móc ich przeskoczyć. Tutaj mieliśmy z jednej strony Dana Buleya, który miał naprawdę kapitalny środek meczu, oprócz tego pierwszego i ostatniego startu. Mogło być 9 punktów moim zdaniem, gdyby w tym piątym biegu zdołał przyblokować ten krawężnik, bo wtedy nie upilnował właśnie po dobrym starcie i połknął go Robert Lambert. Być może też mi się wydawało, oglądając ten wyścig, powtórkę jego, że no jechał z czugunowem jednak i to jest ciężka sprawa, kiedy nie chce się przyblokować kolegi z pary, kiedy być może czuje się go na plecach i wtedy którą stronę się nie pojedzie, to pewnie zawsze coś jest 50-50, zawsze gdzieś ten błąd można popełnić. W ostatnim biegu Buley wyglądał trochę jak Jamon Leedsy w meczu z Leszna z Gorzowem, kiedy też tam trochę jakby pogubił się, nie miał kompletnie pomysłu na jazdę w tym starcie, wybili mu żużel bardzo szybko.
A Gleb Czugunow, jakbyś określił to, co zdobył dzisiaj, bo 3 plus 2 w 4 startach, jako drugą linię u siebie? No właśnie te plus 2 to jeszcze w miarę wygląda, ale tak naprawdę no ja to zawsze w niego wierzyłem, że to od razu tak wyskoczy mocno. Chociaż jest to trochę taki właśnie w tej ochronce, bo można powiedzieć, że te U24 to jest takie przejście właśnie między tymi juniorami a seniorami. Mm-hmm. Ale myślałem, że tutaj jednak tych punktów będzie trochę więcej. Myślę, że to był jeden z tych zawodników, których postawa spowodowało to też, że ten Toruń był blisko, czy nie tak daleko. Miał, jeśli chodzi o tą punktową przewagę czy stratę, ale też myślę, że to będzie w miarę z czasem coraz lepiej wyglądało, chociaż z Biulejem właśnie parą w miarę jakoś tam to fajnie wyglądało, także chociaż co ja gadam teraz, tak myślę o tym Czugunowie, że 24, on może ma 22, ale przecież jedzie jako Polak, ale tak. No właśnie. No, mimo wszystko Biuli i Czugunow, można powiedzieć, trochę taka ryzykowna para, bo mimo wszystko to jeszcze nie są zawodnicy aż tak strasznie opierzeni w tej ekstralidze, ale swoje zrobili, tak mi się wydaje. Po jeździe Czugunowa wnioskuję, że miał straszne problemy z dopasowaniem się jednak do tego toru, bo miał niezłe całkiem starty, ale w jednym wyścigu był całkiem szybki na trasie i napierał na jadącego przed nim zawodnika. Był wyścig taki, który prawie wokół którego przeszedł bokiem, można powiedzieć. Chciałbym pochwalić bardzo Michała Cużytkę, przepraszam bardzo za pomyłkę, natomiast taki Fabian Ragus z Wrocławia mi się od razu przyszło na myśl. Bardzo fajnie ten chłopak jedzie, widać tę technikę już jak na swój wiek, to jest melodia przyszłości, ale o ile Przemek Liszka pojechał, można powiedzieć, tak trochę standardowo jak w zeszłym roku, też fajnie, że ten juniorski przyjechali na 5-1 i zrobił swoje, ale Michał Cużytek jednak pozytywnie tutaj się nakręcił. Byłoby lepiej, gdyby może nie w tym czwartym biegu popełnił błędu na wyjściu z drugiego łuku, ale trzymał kontakt i to jest dobry prognostyk przed kolejnymi meczami. Ja myślę też, że oprócz tego, że nie było tych mijanek, bo były, ale tak naprawdę to były takie tego typu wyprzedzanie jak Czugunowa, który wyprzedził Rzupińskiego, czy właśnie Lamberta, tak. który wyprzedził między innymi właśnie Cużytka, ale jednak wcale to nie było takie łatwe. Jednak się bronił przez przynajmniej półtorej okrążenia. Tak. Wyglądało wtedy, że prawie jakby na podobnych motocyklach jechali. Wiadomo, że to się prędzej czy później musiało skończyć tak, jak się skończyło, bo jednak tej techniki, tych błędów tutaj nie ma jakby porównania w tej jakości, ale jednak jakoś tam się trzymał, także tutaj jest duży pozytyw. A Liszka, no, moim zdaniem właśnie zaskoczył, chociaż to ostatni sezon jego jako junior to jednak no, solidnie, więc powyżej punktu na bieg to jest nieźle, 3 plus 1 w 3, także całkiem spoko. Oczywiście, nie można powiedzieć o tych zawodnikach, że byli dziurami w składzie kompletnie, natomiast jeśli chodzi o drużynę Torunia, to chciałbym bardzo pochwalić przede wszystkim Pawła Przedpełskiego, bo wygląda na to, że to jest kolejny udany sezon. On mówił a propos chyba meczu z Zieloną Górą, że jest to super sprawą jeżdżenie przed swoją publicznością w domu. Kiedyś mówiło się, że właśnie to może go blokować, dlatego ta Częstochowa mu wypaliła, że tam te presje jednak, ta presja została z niego zdjęta. A tutaj widać naprawdę, że rozpędzał się z kolejnym biegiem, że łapał te przełożenia, miał trochę pecha w biegu 9, jeśli chodzi o Jacka Holdera, który po prostu tam poszerzył mu tor jazdy i zwolnił Pawła, przez co zostali wyprzedzeni obaj, natomiast w 11 biegu był nie do złapania i szkoda ostatniego startu, troszeczkę właśnie tam bardzo dobrze wystartował w biegu 15, no i troszeczkę został zbity z pantałyku przez Taja Uffindena, potem Janowski go łyknął i już było po ptokach. No i jeszcze tylko chciałbym bardzo pochwalić mimo wszystko Roberta Lamberta, że z tej trudnej pozycji tak mimo wszystko wywiązywał się, jeśli chodzi o tę presję, widać, że może zaskoczy i to będzie taki
troszeczkę zawodnika w zeszłym roku w pierwszej rundzie z Rybnika. Chociaż teraz ludzie wszyscy wiedzą, że to nie jest ten zawodnik z tego 2019 roku, który tą średnią miał taką, teraz nie pamiętam, sprawdzałem 1.5, 1.4, taka właśnie na tak, takiego była jakaś średnia, no, dobrego rezerwowego, tylko jednak to będzie joker za każdym razem. I tak jak się czasami zastanawiali komentatorzy, i za tego chlupaca będzie rezerwa zwykła, no a to naprawdę chlupac miał wyjechać, miał chlupnąć, tak? Tak. Przed Lamberto, no raczej nie, więc to było wiadomo, że on będzie za każdym razem jechał, ale raczej częściej niż rzadziej, więc to, że będzie w sześciu startach jechał, to będzie tak jak pewnie w Rybniku, bo pewnie może nie będzie aż tylu porażek, ale pewnie te mecze będą w końcu osiągały różnicę 6 punktów, na przykład na niekorzyść właśnie Torunia, i tam Robert będzie pokazywał, co potrafi właśnie jako ten joker w talii Tomasza Bajerskiego. I tak jak mówisz, Przedpełski bardzo pozytywnie, i myślę, że Holder też, szczególnie te ostatnie biegi pokazały, że naprawdę... Mówisz tutaj, o Jacku, tak? Tak, o Jacku Holderze, że jednak to wszystko będzie szło tylko w dobrym kierunku. Pamiętamy te spotkania, wywiady z Bajerskim, z trenerem od kondycji, od rozwoju, że tam mocno skupiałem się właśnie na tej pracy zespołowej, na tej przyjaźni takiej wewnątrz zespołu, i tutaj to widać, że to wszystko się zgrywa i chłopaki sobie pomagają, i pewnie będzie to tylko szło w lepszym kierunku niż w gorszym, więc no, moim zdaniem bardzo dobry mecz tak naprawdę obu zespołów, bo są jakieś tam ubytki, są zawodnicy, którzy mogli pojechać trochę lepiej. Tutaj właśnie Czugunów, tutaj na przykład Miedziński, juniorka mogła zrobić ze 2 punkty więcej. Tutaj no, dziwne zero, można by powiedzieć, gdyby się nie oglądało meczu oczywiście i nie widziało tego toru Łaguty, czy właśnie jakieś tam pojedyncze wpadki, tak naprawdę oprócz Wolfindana, tak jak powiedziałeś, tylko on, można powiedzieć, uniknął jakiegoś dużego błędu, bo 2 punkty to jest najmniej, kiedy wyjeżdżał do swoich startów. Tak jest. I co? No szkoda tylko, że trochę nudno było, ale poza tym... No, ale to już taki urok wrocławskiego toru. Ja się zgodzę z tobą, bo nie wiem, czy to padło w komentarzu, jedyny chyba dobry komentarz w tym meczu w telewizji, że ci zawodnicy jeździli, jakby nie było przerwy zimowej, i może nie do końca tak było, ale mimo wszystko właśnie czy to na przykład Gleb Czugunow, czy Chris Holder, jeśli chodzi o zespół toruński, nawet jeżeli Chris tam 3 jedynki przywiózł i tylko w 2 tak naprawdę dobrze pojechał w wyścigach, to jednak trzymał dystans i to nie były ogony, to nie było jakieś wielkie błądzenie po pustyni z ustawieniami, ale mimo wszystko jakiś tam kontakt z bazą. Martwi mnie trochę ten Karol Żupiński, muszę powiedzieć, bo tak jak już wielokrotnie o nim powiedzieliśmy, że może to dobry ruch był, że przy takim bezrybiu, w cudzysłowie można powiedzieć, jeśli chodzi o ten sezon juniorski, to on jednak z doświadczeniem pierwszoligowym przyjdzie tutaj i coś zacznie kąsać. No problem w tym, że ktoś się zawsze może obudzić, że jednak ktoś zawsze zacznie jakieś tam wyniki robić, i Karol poza nie najgorszymi startami, tak można powiedzieć, to mało panował nad maszyną, tak mi się wydaje. I nie wiem, czy to był stres, czy to był po prostu, nie wiem, nieznajomość toru wrocławskiego, jak ty to widzisz, swojego w cudzysłowie pupila. No właśnie, to też uważam pupila, no tak chyba można go nazwać, chociaż już tak z perspektywy tych kilku lat, kiedy zaczynał jako 16-latek, to trochę mi czasu minęło, kiedy go podziwiałem tak z takimi wypiekami na twarzy, jak kilka lat wcześniej Krystiana Pieszczka. Trochę już nie widać tego zadziora i nie widać tego, jak potrafił szaleć, szczególnie na tych turniejach juniorskich, ale i w lidze na samym początku, jak tylko zaczynał. I tak naprawdę, okej, dajmy mu czas, spoko, tylko że oni wcale się nie spotkali z najsilniejszymi parami juniorskimi, bo jeszcze jest dużo mocniejsza para częstochowska,
jest jeszcze mocniejsza para lubelska, także tam dopiero będzie ciężko, jeśli tutaj się coś nie ruszy. No to znaczy, zgodzę się, nie zgadzając się z tobą, tak, nie trafili na najmocniejszą, ale jednak ten Wrocław u siebie przy nazwiskach Cużytka i Liszki można ciutkę więcej punktów w ich statystykach jednak dostawić, bo też mają Grega Hancocka teraz, który pomaga mimo wszystko, radzi, widać, że tam współpraca, ten Wrocław w ogóle świetnie zawsze współpracował i ma on ogromną markę i tak jak Wolfenden pomaga Bielejowi, także jest tam piecza, także zakładam i nad juniorami, skoro chcą ten tytuł w tym roku wywalczyć i jest taka duża, pozytywna można powiedzieć spina, jeśli chodzi o ten temat. Ale masz rację, Karol, nie wiem czy on sam na siebie za dużą presję nakłada, ale jeden punkt i trzy kolejne zera, no będzie musiał chłopak popracować chyba nad sprzętem, tak mi się wydaje, bo on nie był taki przekonywujący na trasie mimo wszystko. No i chyba tyle. Myślę, że tak jest. Zobaczymy, co przyniesie niedziela. Mecze, tak, to się tam, no w jednym się działo na tyle, że może wystarczyło na takie średnie dwa mecze, więc jest to tyle, może będzie lepiej z tego tak meczu jest. Wrocławskiego. Tak jest. Zapraszamy, kochani, oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Jak macie jakiś Facebook, czy Twitter, czy cokolwiek i chcielibyście polecić na komuś nasz filmik, któryś z tych, które do tej pory już wylądowały na naszym kanale, to bardzo, ale bardzo gorąco do tego zachęcamy, ponieważ to nam pomoże zawsze dotrzeć do szerszej rzeszy kibiców pozytywnie zakręconych, jeśli chodzi o Żużel. No i media społecznościowe, Park Maszyn, tam nas znajdziecie i na Twitterze, i na Instagramie. I do usłyszenia już po kolejnych dwóch meczach niedzielnych. Także trzymajcie się, życzymy wam wspaniałych emocji. Trzymajcie kciuki za swoje drużyny i za Arsenal, bo też ma ciężki mecz w tym roku, w tym tygodniu. I przede wszystkim za Arsenal. I do zobaczenia. Trzymajcie się.